Chcesz być doktorem Dre? A może Eminemem? Puff Daddy? Gwen Stefani? Kobe Bryantem? Neymarem? Lil Jonem? A może jednak Justinem Bieberem? Ja nie. Tematem wstępu, moi drodzy, żebyście może nie zrozumieli mnie źle, ja nie jestem jakieś trololo internetowe, więc nie mam tutaj zamiaru negowania marki Beats, ponieważ owszem, faktycznie jest to bardzo popularna marka, która dzięki product placement zdobyła naprawdę rzesze użytkowników i także w moim odczuciu cena nie do końca idzie w parze z jakością, jakie te słuchawki oferują, dlatego w dniu dzisiejszym zupełnie o czymś innym. Skąd w ogóle pomysł na nowe słuchawki? To nie jest tak, że kolekcjonuję słuchawki i kolekcjonuję je tak jak, nie wiem, gry na konsole. Nastąpił pewien problem, mianowicie podczas gry jakiś czas temu na playaku Battlefielda słuchawki, po prostu moje dotychczasowe, wysłużone słuchawki, odmówiły mi posłuszeństwa. Dotychczas korzystałem ze słuchawek naucznych Exquisite. Słuchawki były to Bluetooth, nie były to jakieś wielkie koszta, bo te słuchawki były w cenie chyba 250-300 zł. No jednakże tak czy siak odmówiły posłuszeństwa, dlatego musiałem znaleźć jak najszybciej zamiennik. W związku z tym, że nie jestem jakimś wielkim audiofilem i nie do końca, przyznaję się bez bicia, znam się na samym sprzęcie, jeżeli chodzi o słuchawki, postanowiłem dokładnie przeanalizować to, co internet ma do powiedzenia, głównie wujek Google. No i tak przeanalizowałem kilka marek, wiele osób mi doradzało, weź jakieś słuchawki AKG, Sennheisery, a może byś coś wziął Creative, a może jednak Superluxy i tak dalej, tych słuchawek było bardzo, bardzo dużo. Jednakże mi także zależało na jakości wykonania i wyglądzie, a jednocześnie nie przesadzaniem z ceną, bo tak jak, może jestem dziwny, ale tak jak jestem w stanie wydać te 3-3,5 tysiąca złotych na telefon, tak wydać około 600 zł, od 600 zł w górę za słuchawki, to dla mnie to jest w moim odczuciu lekkie przegięcie. Po przeanalizowaniu rynku i tego, co wujek Google mógł mi podpowiedzieć, postanowiłem zakupić słuchawki. Wiele osób mówi, Boże, co ty bierzesz, dlaczego, kup Beatsy, kup Audiotechy i tak dalej, i tak dalej. Jednakże ja się zdecydowałem na markę Marshall. Mianowicie może tak krótko tematem wstępu, co to w ogóle jest Marshall, na pewno większa część z Was kojarzy firmę. Mianowicie jest to producent wzmacniaczy, który działa już na rynku od lat 60. Jest to firma brytyjska, założona przez Jima Marshalla. Z ich nagłośnienia korzystały takie choćby osobistości jak młody Eric Clapton, czy legenda już rocka, jaką był Jimi Hendrix. Ale żeby nie przedłużać i już nie za bardzo skupiać się na tej facjacie w kamerze, może przejdźmy do konkretów, mianowicie omówienia słuchawek Marshall Major FX. Okej, okay. Mamy pudełeczko do Marshalli. Powiem tak, jakość wykonania tego pudełka, nazwałbym to takim pudełkiem trochę od telefonów serii Galaxy, Galaxy S4, Galaxy S5, tam w S6 trochę się poprawiła tam jakość. I teraz tak, pudełko nie jest zbyt zachęcające, tutaj mamy jakieś podstawowe informacje na temat samych słuchawek. Mamy informacje na temat tego, że produkt współpracuje, jest dedykowany do iPodów, iPhone'ów i iPadów. No ale szału to nie robi. Ja może pokażę, co de facto było w pudełku, a w pudełku prawie wielkie nic. To nie jest żaden unboxing, więc ja tutaj nie będę mówił, jak to wszystko wyglądało. Były słuchawki, dodatkowa przejściówka, instrukcja obsługi, taka dosyć obszerna, no i mój paragon, 288 zł za słuchawki, więc tutaj za bardzo nie ma się nad czym skupiać, poza tym, tak jak powiedziałem, to nie jest żaden unboxing. Ja tylko dodam, że
To jest wersja FX. Czym się różni wersja FX? FX różni się tym, że dodatkowo mamy przełączniki regulacji głośności, przełączania dźwięku. Dodatkowo z racji tego, że słuchawki współpracują z produktami Apple, mamy też możliwość kontrolowania Siri poprzez naciśnięcie dłuższe przycisku. Teraz przyszedł czas na same słuchawki. Jak widzimy, słuchawki są no naprawdę świetnie wykonane i tak jak w przypadku mojej ostatniej recenzji Cogito Classic, tak teraz mogę powiedzieć, że te słuchawki również stoją na świetnym poziomie, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Pałąk, powiem szczerze, bardzo, bardzo, bardzo solidny, więc tutaj nawet nie ma mowy na temat jakiegokolwiek tam wyginania się. No nawet uznałbym to jako minus, bo przy mojej stosunkowo wielkiej głowie, kiedy to wszystko tak naciska, to po jakichś kilku godzinach użytkowania tych słuchawek trochę mnie to boli. Regulacja odbywa się poprzez góra-dół, tak samo druga strona. Co jest fajne, że w jakimś stopniu możemy je poskładać, złożyć możemy je tak. I na tym to składanie się kończy, więc jakieś tam miejsce dodatkowe byśmy dzięki temu znaleźli, czy gdzieś w torbie, czy gdzieś na biurku. Co też jest fajne, plastik. Plastik jest taki troszeczkę matowy, lekko gumowany tutaj, dzięki czemu absolutnie nie palcuje się, nie rysuje, nie brudzi i to jest jak najbardziej ogromny plus tych słuchawek, ponieważ żadna ściereczka nie jest mi tutaj potrzebna. Co nie zmienia faktu, że etui na pewno miłym prezentem by był i na pewno bym takim etui nie pogardził w samych słuchawkach. I teraz tak, sam przewód nie jest odłączany, jest przyłączony do lewej słuchawki i tutaj absolutnie nie możemy wyjąć. Kabelek dosyć konkretny, tutaj mamy takie bardzo ładne złote wstawki w przełącznikach, góra, dół i przycisk stopowania, pauzowania bądź aktywowania Siri. Tutaj mamy wygrawerowane logo Marshalla. No z racji tego, że tutaj mamy ten kabel spiralny, jest taki stosunkowo długi, więc tutaj niezależnie od tego, ile byśmy potrzebowali tej długości kabla w zupełności, by to, mam wrażenie, nam wystarczyło. No i na końcu samo zakończenie, jack 3,5 mm również w takiej złotej wersji. No i tutaj jeden minus. Powiem szczerze, że przy użytkowaniu tej patelni iPhone'a 6 Plus, a dołączając do tego dodatkowy jakiś tam centymetr, dwa, znacznie mi się telefon wydłużył, co się z tym wiąże. Jeżeli ktoś użytkuje duże telefony, no to będzie to troszeczkę nam przeszkadzać w noszeniu takiego telefonu w kieszeni, gdyby to było takie zagięte jak w niektórych modelach słuchawek Beats Audio bądź wielu, wielu innych, faktycznie byłoby to dobre. Dodatkowo jest jeszcze taka sprężynka, która ma ograniczyć, no mam wrażenie, wyginanie, a być może nawet w kolejnych etapach pękanie kabla, dzięki czemu mamy bufor bezpieczeństwa i gwarancję, że to się tam jakoś nam nie połamie. Co do samego dźwięku? Do samego dźwięku mogę powiedzieć tyle, że faktycznie jest dobry, jednakże no nie możemy porównywać ich na przykład do słuchawek Audio-Technica za, nie wiem, 1200 zł, bo to nie jest kompletnie ta jakość, to nie jest ta półka cenowa i możliwości. Jednakże tak jak powiedziałem, ja nie jestem profesjonalnym graczem, ja nie jestem jakimś tam producentem muzycznym, nie jaram się aż tak bardzo muzyką, dlatego w moim odczuciu te słuchawki mi w zupełności wystarczą. Sama wygoda użytkowania tych słuchawek, poza może faktem uciskania mocno w głowę, jest naprawdę, naprawdę na fajnym poziomie. Same tutaj te gąbki są no, z fajnego materiału wykonane, nie można temu zaprzeczyć. Dodatkowo tutaj pałąk też konkretnie mięciutki, wygodny. Więc to jak najbardziej na plus. Tony, super. Ton wysoki, ton niski, rewelacja. O basie zapomnijmy. Jeżeli komuś zależy na basach, serdecznie zapraszam do iSpota zakupić sobie Beats Audio, bo faktycznie Beats Audio na tym tle Marshall oczywiście miażdży. Ale do takich spokojnych brzmień, czy nawet jakichś rockowych, w zupełności będziecie usatysfakcjonowani z tych słuchawek. Okej.
Moi drodzy, podsumowując mój ostatni zakup w postaci słuchawek Marshall Mayer FX. Po pierwsze, może zacznijmy od samych minusów. Co mi się w tych słuchawkach kompletnie nie podoba? Mianowicie wielkość tych słuchawek. Powiem szczerze, że nie do końca, ja mam, no niestety mam małe uszy, a nie do końca mi je zasłaniają. Co się z tym wiąże? Tłumienie. Tłumienie dźwięków z otoczenia też nie należy do najlepszych. Ja bym to może tak ocenił w skali od 1 do 10 tłumienie, jakieś takie 7 na 10. Dodatkowo, co jeszcze mi się nie podoba w tych słuchawkach? Samo złącze jack 3,5 mm w moim odczuciu jest stanowczo wydłużone i gdyby była możliwość na przykład wygięcia, tak jak w innych słuchawkach, na przykład w niektórych modelach Beats, byłoby to znacznie wygodniejsze. Być może się czepiam, ponieważ no w kieszeni tą wielką baterię używam i ten mini jack znacznie jeszcze wydłuża mi ten telefon, co z komfortem użytkowania tego telefonu w kieszeni nie ma nic wspólnego. Więc to był kolejny minus. Co też jest na minus, to chyba to, że niestety, ale nie dostałem żadnego jakiegoś etui, żadnego jakiegoś tam turystycznego opakowania, w które mógłbym słuchawki schować. Tak jak na przykład no, Beats Audio coś takiego posiada. Oczywiście mogę złożyć słuchawki, jednakże no, takie pudełeczko na pewno by się przydało. Nie będę mówił na sam temat jakichś gadżetów w postaci ściereczki, ponieważ słuchawki są naprawdę świetnie wykonane i tutaj już moglibyśmy przejść do plusów. Co się z tym wiąże? Nie potrzebuję ich czyścić, nie potrzebuję ich myć, ponieważ tutaj mamy albo jakiś tam produkt skóropodobny, dodatkowo plastik, który jakoś tak się nie za bardzo brudzi, nie widać na nim jakichś tam odcisków palców, więc raczej jakaś tam chusteczka nie byłaby mi kompletnie potrzebna. Kontynuując plusy, mianowicie jeżeli chodzi o tony niskie, tony wysokie. Tutaj w porównaniu do niektórych słuchawek, które już wspominałem na początku, jest bardzo, bardzo dobrze. Jednakże jeżeli ktoś by chciał słuchać na tych słuchawkach dźwięków z jakimś konkretnym, oczekując jakiegoś konkretnego basu, to mówię wprost, zapomnijcie, ponieważ te słuchawki nie są kompletnie do tego przystosowane. Jakość, już jak wcześniej wspominałem, jakość tych słuchaweczek naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Pałąk ten jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo sztywny, dzięki czemu w żadnym bądź razie nie ma takiej opcji, żeby nawet podczas biegu miałoby się to cokolwiek zsunąć, więc to jak najbardziej na plus. No i chyba jednocześnie cena. Cena za te słuchawki zapłaciłem niespełna 300 zł, dostając do tego dwuletnią gwarancję. Oczywiście słuchawki były nowe, zakupione w jednym z sklepów na Allegro. I teraz tak, moja rekomendacja, dla kogo takie słuchawki mógłbym polecić? Przede wszystkim dla takich osób jak ja, które nie są, tak jak już parę razy wspominałem o tym, nie są audiofilami, osoby, które lubią sobie od czasu do czasu posłuchać muzyki, od czasu do czasu pograć i faktycznie do tego te słuchawki są stworzone. Ale jeżeli miałbym być jakimś profesjonalnym gamerem, muzykiem, bądź osobą, która no przede wszystkim pracuje na słuchawkach, no to kompletnie te słuchawki odradzam, ponieważ to nie jest ten produkt, ta półka cenowa, której byście szukali. Zatem z mojej strony, kochani, byłoby to już wszystko. Ja ze swojej strony tak samo bardzo, bardzo dziękuję za ten już szósty odcinek i jednocześnie zachęcam do subskrybowania mojego kanału, lajkowania, no i obserwowania mnie na Twitterze. Dziękuję Wam jeszcze raz, miłego, spokojnego popołudnia i see ya!